Witam. Dzisiaj taki krótki filmik. Chciałem wam tylko pokazać, że nie zawsze trzeba ścinać drzewa. Czasami można z nimi zrobić coś innego. Ja tutaj mam akurat to drzewo, co tutaj jest. Dosięga mi już tutaj kabli energetycznych i też tego, co tam z internetu jest. No i trzeba by je było przyciąć, ale mamy troszeczkę inny pomysł i zrobimy coś innego. Te pierwsze już mamy gotowe z tej strony. Te mamy bramę. I po prostu przyciągnęliśmy je sznurem po prostu, żeby sobie tak wisiało na dół i zrobimy sobie fajną taką jak gdyby pergolę z tego i za chwilę będziemy te drugie wiązać i pokażę wam dalej. I mamy gotowe, bez ścinania drzewa. Widzicie? Wyszło ładnie, kabel teraz jest wolny. Teraz jak będą się pojawiały odrosty później, to można tylko było troszeczkę przyciąć u góry. I mamy pięknie zrobione, tylko tutaj pod słońce trochę filmuję, zaraz pokażę jeszcze od środka. Mam bramę, my otwieramy tylko jedną połówkę bramy, dlatego przywiązaliśmy to do tej drugiej tutaj. Ponieważ nie mamy już samochodu od 2 lat żadnego, tego niczym tutaj nie wjeżdżamy. Dobra, teraz mamy od środka, teraz lepiej widać, jeszcze się cofnę trochę do tyłu. Teraz widzicie, jest super, fajnie się to prezentuje nawet i bez ścinania, nie trzeba nic tutaj, żadnych drzewek sobie ścinać. Czasami warto troszeczkę pomyśleć, no nie, że drzewa też oczywiście nie zawsze podoba im się to, jeżeli będziemy je tak po prostu wiązać. Kto potrafi komunikować z drzewem, może go o to zapytać, czy mu się taka alternatywa podoba. Drzewo na pewno odpowie nam wtedy, czy chce być tak związane, czy woli być ścięte. Ten wybór trzeba uszanować. No tutaj wybraliśmy akurat to, że drzewom dopasuje, że zamiast ścięcia mogą stać się po prostu jak gdyby taką ozdobą, można nawet powiedzieć, bramy wjazdowej i mogą sobie dalej po prostu rosnąć, tylko troszeczkę inaczej. Także tyle, pomyślcie czasami. Czasami można uratować jakieś drzewo, nie zawsze trzeba ciąć. Także tyle i pozdrawiam was.